Co jest nieuniknione, słabość wobec ton stali rozpędzonej. Staram się zrozumieć, co takiego jest w nas, że nie boimy się wbrew rozsądkowi gnać. Tylko wierzymy w to, że nam się nie przydarzy, a śmierć przyjdzie dopiero, gdy będziemy starzy. Siedzę sam, biorę w dłoń gazetę, oto pierwsza strona. Kobieta na ulicy nad kimś pochylona. On nie wstaje, nie oddycha i nie słyszy próśb. Ja nie chciałam tego, proszę wróć. Co ona czuła, zrozumieć trudno. Jak przywrócić życie, kiedy jest za późno? Nie da się, choć anioły są nad nami. Możemy w nie uwierzyć, ale wciąż jesteśmy sami. Kiedyś obiecałem, że nigdy was nie zostawię. Tylko powiedz, dlaczego nie przewidziałem tego. Wiesz o tym, że on miał dziewczynę? Tak się spieszył do niej na ostatnią chwilę. Spotkajmy się tam, muszę ci coś powiedzieć. Odpalił silnik i ruszył przed siebie. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł.
choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.